Wawelu na skałkę. Procesja ku czci świętego Stanisława ponownie przeszła ulicami Krakowa, o czym mieszkańcom dawnej stolicy Polski przypomniał on. Dzwon Zygmunt. Pod czujnym okiem służb mundurowych oraz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy w pochodzie udział wzięli duchowni, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci władz lokalnych i państwowych oraz delegacje z wielu zakątków archidiecezji krakowskiej. Procesję zakończyła msza święta, która miała szczególną intencję. Za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, będziemy prosili dobrego Ojca, który jest w niebie, o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny Polski, o budowanie przez nią swego życia społecznego i narodowego na niewzruszonych fundamentach dekalogu i obydwóch przykazań miłości, a szczególnie na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu. W czasie tej Eucharystii będziemy również modlili się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, a także o pokój dla całego świata, o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Święty krakowski biskup i męczennik od prawie 700 lat pozostaje wzorem troski o dobro Polski. Pokazuje również drogę rozwoju w wierze. Niech się ujawni prawda o niełatwym wzrastaniu każdego z nas w ramach nadprzyrodzonej owczarni Chrystusowej, byśmy przełamali to, co nam nie pozwala czuć się rzeczywiście odpowiedzialnym za dobro wspólne, z którego wszyscy korzystamy. Piotr Ćwik, Archidiecezja Krakowska.